Po raz kolejny w ciągu ostatnich dni słyszymy mowę pożegnalną i modlitwę arcykapłańską Jezusa, którą wygłosił w czasie ostatniej wieczerzy. Ten fragment Ewangelii, który słyszeliśmy dzisiaj, słyszeliśmy też dokładnie w poniedziałek, w święto świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski i patrona Metropolii Warszawskiej. Słowa, które tu nieustannie się przeplatają, to jedność i miłość. Aby stanowili jedno i aby świat uwierzył, że Ty mnie umiłowałeś i że ich umiłowałeś. Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. A więc jedność, którą mamy mieć między sobą, w naszej rodzinie, z samym Bogiem, z naszymi bliskimi, w naszej ojczyźnie, w świecie. Ona ma być świadectwem miłości, którą Bóg w nas złożył. Jedność ma wypływać z miłości i świadczyć o miłości. O miłości, którą Bóg daje, którą my przyjmujemy i którą mamy dawać innym. Miłość. Kiedy czytamy świętego ojca Stanisława, on wiele razy mówi o miłości. Kiedy był pomiędzy zakonem Pijarów, z którego już wystąpił, a pierwszą wspólnotą Marianów założoną w Puszczy Mariańskiej, przebywał przez 2 lata na dworze szlachty u państwa Karskich. I tam napisał 2 ważne książki. Jedna to reguła życia dla jego zakonu. I w tej regule życia zapisał nam, zakonnikom, że wszystko ma się opierać na miłości. Napisał, jeśli oddalicie się od miłości, to jakbyście odeszli od życia. Miłość ma być więzią, która was spala, scala, i miłość ma być tym, co zaniesiecie innym. I dalej oczywiście opisuje, jak to ma wyglądać w szczegółach, ale jako fundament, jako punkt odniesienia ma być miłość. A druga niezwykle ważna książka, którą wtedy napisał, to jest podręcznik życia duchowego dla wszystkich stanów. Nie tylko dla księży i zakonników, ale też dla osób świeckich. Mistyczna Świątynia Boża. Ojciec Papczyński pisze tam, że każdy z nas jest stworzony na wzór i podobieństwo samego Boga, Boga, który jest w Trójcy. I teraz my przez chrzest stajemy się świątynią konsekrowaną dla Boga, poświęconą Bogu. W tej świątyni drzwiami są nasze oczy. Przez oczy, przez drzwi nie należy puszczać wszystkiego. Tak jak nie wpuszczamy psa czy krowy do świątyni, tak mamy strzec naszych oczu, aby obrazy, które oglądamy, służyły Bogu i służyły miłości. Oknami są nasze uszy. Znowu są teraz zamknięte, aby nie słyszeć chodzącej na zewnątrz kosiarki. A więc tak samo moje uszy mają być otwarte na słowo Boga, mają być otwarte na rozmowy, które by nas budowały, ale mają być zamknięte na przekleństwo, na złorzeczenie, na plotkę, na obmowę i tak dalej. W tej świątyni jest to ołtarz. Ołtarzem w nas, w naszej świątyni jest serce. Przed ołtarzem jest ołtarz całopalenia, ołtarz, gdzie się spala kadzidło. Tym kadzidłem jest nasza modlitwa, która ma się wznosić nieustannie do Boga. Mówi ojciec Papczyński, w tej świątyni jest 7-ramienny świecznik, który oznacza Ducha Świętego z Jego darami. Ale najważniejszą osobą w tej świątyni jest kapłan. A kapłanem w mojej świątyni mistycznej jest miłość. Pisze ojciec Papczyński tak. W tej mistycznej świątyni wszystkie święte czynności pełni miłość. Wszystkie ofiary składa kapłan miłość. Czyni to ta miłość czysta, święta, płomienna, niebiańska,
która pochodzi ze źródła wiecznej miłości, to znaczy z Boga. A więc kiedy przychodzę tu, to aby napełnić się miłością, by potem wszystkie moje myśli, moje słowa, moje uczynki płynęły z miłości. Ojciec Papczyński, powołując się na świętego Ambrożego, pisze: sama tylko miłość odróżnia synów Boga od synów diabła. Choćby wszyscy żegnali się znakiem krzyża i wszyscy odpowiadali amen, choćby wchodzili do kościołów i zapełniali wnętrza bazylik, to jednak synów Boga od synów diabła nie odróżni się inaczej, jak tylko po miłości. Dlatego Bogu niemiłe są ofiary mistycznej świątyni, a nawet zupełnie je odrzuca, jeśli nie są składane przez kapłana miłość. Jak to przełożyć na praktykę? Ojciec Papczyński mówi, że wtedy to miłość czyni to wszystko, co my czynimy, kiedy to robimy z odpowiednią intencją. Z intencją, aby uwielbić Boga, aby wspomóc kogoś drugiego, aby miłować Boga i miłować człowieka. Mówi tak: czy się modlisz, czy czytasz, czy piszesz, czy prowadzisz dobre rozmowy, rozmyślasz, pracujesz, jesz, pijesz, uczciwie odpoczywasz i cokolwiek tylko robisz, uczciwego, pobożnego, pożytecznego, godnego pochwały, czyń to wszystko z miłości ku Bogu, na chwałę Bożą, w ten sposób, aby zawsze działanie poprzedzała szczegółowa intencja lub przynajmniej po niej następowała. Zobaczcie, cokolwiek czynimy, cokolwiek czyniliśmy, zanim tu przyszliśmy. Ktoś prowadził samochód, ktoś składał różańce, ktoś kosił trawę, ktoś robił zakupy. Ważne jest, z jaką intencją robię to wszystko. Abym wszystko, cokolwiek podejmuję, podejmował ze względu na miłość do Boga i na miłość do człowieka. Ojciec Papczyński: jest to owocniejsze i szlachetniejsze, gdy nie tylko rano i wieczorem ofiarowuje się Bogu całych siebie i wszystkie swoje sprawy, lecz także częściej, w ciągu dnia, zwłaszcza przy zaczynaniu jakichś wyjątkowych przedsięwzięć. Warto przynajmniej raz każdego dnia dodać ogólną deklarację, że nie będzie się myśleć, mówić ani czynić, nie mówię już rzeczy złych, ale choćby próżnych, zbytecznych, niepożądanych, a także, że będzie się unikać niedoskonałości. Bo w ten sposób łaskawy i miłosierny Pan, widząc naszą szczerą wolę, uświęci wszystkie nasze dzieła, myśli i czynności i zachowa nas od grzechów. Zobaczcie, zrobić deklarację, zrobić intencję rano, kiedy wstaję, ale też w ciągu dnia: Panie Boże, nie chcę niczego mówić, czynić, myśleć, co byłoby przeciwne Tobie, co byłoby przeciwne miłości. Chcę, aby wszystko było z Ciebie i dla Ciebie. Oczywiście, co możemy ofiarować, bo ojciec Papczyński mówi, to miłość ma ofiarować wszystkie ofiary na ołtarzu mego serca. Ale co mam tam ofiarowywać? Oczywiście pierwsza jest modlitwa, o której mówi, to jest to kadzidło spalane na chwałę Boga, nieustannie spalane, a więc nieustanna modlitwa. Ale co jeszcze? Ojciec Papczyński mówi, możesz ofiarować wszystko to, czym żyjesz, byle to było godziwe, byle było dobre. Mówi, człowiek udręczony niech poświęca Bogu swe utrapienie, grzesznik skruchę, sprawiedliwy pokorę, kapłan uwielbienie, zakonnik swoje śluby. Złóż Bogu ofiarę chwały i oddaj Najwyższemu swoje śluby. I tu po kolei ojciec Papczyński wymienia: miła jest ofiara udręczonego, miła jest skrucha pokutującego grzesznika, miła jest modlitwa pokornego stworzenia, miłe jest wielbienie Boga na ustach kapłanów,
Miłe jest ubóstwo, czystość i posłuszeństwo zakonników. A więc zobaczcie, miłe jest Bogu ofiarowanie mego małżeństwa. Miłe jest Bogu ofiarowanie moich dzieci. Miłe jest Bogu ofiarowanie mojego życia, moich prac, moich modlitw. Ojciec Papczyński mówi, aby codziennie robić Bogu ofiarowanie. Oczywiście wszystko robię w największym skrócie. Kto chce, niech sięgnie do mistycznej świątyni Boga napisanej przez ojca Papczyńskiego. Daje opis, jak można ofiarować Panu Bogu i co można ofiarować każdego dnia. Panie Boże mój, ofiaruję Twojemu majestatowi jako poranny lub wieczorny dar wszystkie zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najświętszej Dziewicy, wszystkich niebian, wszystkich świętych. Zobaczcie, jak wielkie podobieństwo do koronki, do miłosierdzia Bożego, którą Pan Jezus przekazał nam przez Faustynę. Ofiarowuję Ci, Ojcze, wszystkie zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, później Maryi, niebian i tak dalej. Ofiarowuję za grzeszników, ofiarowuję za odwrócenie plag, ofiarowuję jako dar na oświecenie niewiernych, na intencję, na jaką Twój majestat chce, aby mu ofiarowano i tak dalej. A co ofiarowuje ode mnie? Wraz ze wszystkimi wymienionymi zasługami i uczynkami ofiaruję Twemu majestatowi moje serce, aby Ciebie jedynie kochało i niczego oprócz Ciebie, chyba że ze względu na Ciebie. Ofiarowuję moją duszę, aby Ci służyła. Ofiarowuję rozum, pamięć, wolę, aby Tobie były poddane. Ofiarowuję moje usta, aby o Tobie mówiły. Ofiarowuję mój język, aby Cię błogosławił. Wzrok, dotyk, smak, słuch, węg, wyobraźnie, aby nie dawały przystępu żadnemu złu i tak dalej. I wreszcie mówi ojciec Papczyński, spraw, Panie, abym cały należał do Ciebie, a do siebie wcale, w każdym czasie, w każdej chwili, przez całą wieczność. Amen. Zobaczcie, ofiarowanie, które możemy robić każdego dnia, które możemy robić w ciągu dnia. Ofiarowanie z intencją miłości. Ofiarowanie, które dawałaby miłość. Ofiarowanie Chrystusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Ofiarowanie zasług świętych. Ofiarowanie mego myślenia, mówienia, działania, moich zmysłów. Wszystko chcę oddać Bogu, bo sam zostałem napełniony miłością, bo chcę miłością odpowiedzieć na miłość. Amen.